Ich weiß vor allem, dass sich um den Tod meines Vaters mehrere Legenden gebildet haben. Und ich gebrauche das Wort Legende ganz bewusst. Im Übrigen bitte ich Sie, dafür Verständnis zu haben, wenn ich momentan zu diesem Thema nichts weiter sagen möchte. Urodziła się w 1938 roku i z miejsca stała się, jak to Niemcy mawiali, księżniczką III Rzeszy. Jej ojcem chrzestnym był sam Adolf Hitler. To córka Hermana Göringa, Edda. Jakie były jej powojenne losy i co myślała o własnej rodzinie? O tym w dzisiejszym materiale. Hermana Göringa przedstawiać nie trzeba. Szef Luftwaffe, marszałek Rzeszy, jeden z najbliższych współpracowników Hitlera. Skazany na śmierć przez powieszenie podczas procesów norymberskich, wymknął się sprawiedliwości, popełniając samobójstwo w więziennej celi. Göring uchodził za osobę próżną i bogatą. Lubił otaczać się bezcennymi dziełami sztuki, luksusowymi jachtami, złotem i klejnotami, a w swoich posiadłościach przetrzymywał dzikie zwierzęta. W czasie wojny był grabieżcą wielu europejskich dzieł sztuki. Uważał się za najważniejszego człowieka III Rzeszy, zaraz po Hitlerze, oraz ostatniego człowieka renesansu. W 1923 roku, jeszcze przed puczem monachijskim, Göring poślubił szwedzką arystokratkę i zarazem gorliwą zwolenniczkę nazizmu. To Karin von Fock. Para nie doczekała się jednak dzieci, a sama Karin zmarła w 1931 roku. Od tej pory nastąpił niemal kult jej osoby, a w berlińskim mieszkaniu Göring przygotował dla niej specjalny ołtarzyk. Później wybuduje ku pamięci ukochanej potężny kompleks budynków przypominający mauzoleum o nazwie Karinhall. W 1935 roku Göring wziął drugi ślub. Jego wybranką była Emmy Sonnemann. I to z tego związku narodziła się główna bohaterka dzisiejszego odcinka – Edda. Na świat przyszła 2 czerwca 1938 roku i już od samego początku była niesamowicie rozpieszczana. Ojcem chrzestnym został Adolf Hitler. Ceremonia chrztu została nawet sfilmowana. Uroczystości przewodniczył biskup Rzeszy Ludwig Miller. Ceremonia miała więc charakter religijny, co budziło niesmak innych działaczy NSDAP, którzy niechętnie odnosili się do chrześcijaństwa. W III Rzeszy Edda miała niemal status gwiazdy. W sklepach można było kupić pocztówki z jej fotografią, a dzień jej urodzin był zawsze odpowiednio nagłaśniany i obchodzony. Narodziny Eddy budziły jednak kontrowersje i zaskoczenie. Głównie dlatego, że od lat Niemcy postrzegali Göringa jako bezpłodnego z powodu niektórych ran odniesionych podczas wojny. Z tego powodu po całej Rzeszy podśmiechiwano się, że tak naprawdę Edda nie jest jego córką. Na nieco więcej w tej sprawie pozwolił sobie zajadły przeciwnik Göringa, Julius Streicher. W 1940 roku na łamach wydawanego przez siebie pisma Der Stürmer opublikował tekst, jakoby Edda urodziła się na skutek sztucznego zapłodnienia, a Hermann Göring nie jest jej ojcem. Wybuchła afera, w wyniku której Streicher stracił władzę i wpływy, ale po interwencji Hitlera udało mu się wrócić na stanowisko. Edda Göring wychowywała się w Karinhall, gdzie do dyspozycji miała sporą część zamku. Hermann Göring dbał o swoją jedyną córkę. Gdy część Europy przeżywała istne piekło spowodowane niemiecką okupacją, Edda Göring żyła beztrosko w Karinhall. Po latach, gdy była już dorosła, wspominała, że ojciec poświęcał jej bardzo dużo czasu. Codziennie dzwonił do domu, jeżeli był w terenie. Często też bawił się z nią godzinami. Ich więź była więc bardzo silna. Jej życie diametralnie się zmieniło w kwietniu 1945 roku. Wówczas Hermann Göring otrzymał raport, z którego mogło wynikać, że Hitler już nie żyje. Nawet gdyby Hitler żył, marszałek Rzeszy uznał, że Führer nie jest już w stanie sprawować rządów, dlatego uznał się za spadkobiercę władzy w III Rzeszy. Hitler na wieść o tym wściekł się na tyle, że oskarżył Göringa o zdradę i rozkazał go aresztować. Dzień później w posiadłości Göringa w Obersalzbergu pojawili się SS-mani, którzy otoczyli willę i zatrzymali całą rodzinę. Były już szef Luftwaffe przekonał jednak strażników, by pozwolili udać mu się na zamek do Mauterndorf. Göring chciał porozmawiać z Amerykanami. Liczył, że spotka się z samym generałem Eisenhowerem. Był 7 maja 1945 roku, gdy cała rodzina trafiła w ręce aliantów. Wówczas Edda została oddzielona od ojca, który wkrótce stanie przed trybunałem w Norymberdze. Göringom odebrano wszystkie kosztowności.
W listopadzie Edda wraz z matką trafiła do obozu odosobnienia. Wypuszczono je dopiero w lutym następnego roku. Udało im się w końcu znaleźć lokum w domu myśliwskim w lesie frankońskim. We wrześniu obie otrzymały pozwolenie, by zobaczyć byłego marszałka Rzeszy w Norymberdze. Edda z trudem powstrzymywała łzy, widząc ojca otoczonego strażnikami w białych hełmach. Hermann Göring schudł aż 30 kg, był niemal cieniem samego siebie, chociaż w Norymberdze uchodził za tego, który podnosił morale współoskarżonych. Gdy Edda zaczęła mu recytować wiersze podczas widzenia, Göring się rozpłakał. Krótko po tym wszystkie rodziny oskarżonych musiały opuścić Norymbergę. Göringa skazano na śmierć, ale zdążył rozgryźć ampułkę z cyjankiem we własnej celi. Do dziś nie wiadomo, kto dostarczył mu truciznę. Sama Edda po latach zdawała się jednak wiedzieć, kto to był. Dziesiątki lat po wojnie, dorosła już Edda Göring, wspominała. Amerykanie byli ostrożni, ale o wiele lepiej, że tak się stało. Gdyby zamiast stryczka czekał go pluton egzekucyjny, ojciec prawdopodobnie by się z tym pogodził. To byłaby śmierć godna żołnierza. Powieszenie to rzecz godna kryminalisty. Zabicie się wymagało od niego takiej siły. Zawsze będę wdzięczna człowiekowi, który to dla nas załatwił. Edda nigdy nie zdradziła, kto przemycił jej ojcu zabójczą ampułkę. Po jego śmierci w końcu trafiła do szkoły. Badacze jej życiorysu zgodnie przyznają, że była bardzo zdolna. W szkole Edda radziła sobie świetnie. Maturę w 1958 roku zdała z wyróżnieniem. Rozpoczęła też studia prawnicze, ale ich nie ukończyła. Wkrótce zaczęła pracę jako diagnostyk laboratoryjny. W 1960 roku udzieliła wywiadu dla Norberta Leberta, w którym opowiadała, jak spędziła dzieciństwo oraz zdarzenia z Norymbergi. O tym, jak wraz z matką łudziła się, że ojca być może nie powieszą, a ześlą na jakąś wyspę. Zapytana przez dziennikarza, czy miała jakieś problemy z powodu nazwiska, odpowiadała krótko: nie. W odróżnieniu od córki Himmlera, o której mówiliśmy w jednym z poprzednich odcinków, nazwisko nie przysporzyło Eddzie kłopotów. Wręcz przeciwnie. Wydaje się, że Niemcy po wojnie darzyli nieżyjącego Hermana Göringa szacunkiem. W szkole miano nawet celowo pominąć na lekcji historii temat II wojny światowej, by Edda Göring nie czuła się niezręcznie. Uczestniczyła na zaproszenie rodziny Wagnerów w corocznym festiwalu w Bayreuth. Pod względem okazywanej sympatii dla jej nazwiska nie inaczej było za granicą. Podczas podróży do Hiszpanii Edda spotkała się nie tylko z uroczystym przyjęciem, ale też spotykała się z kręgami frankijskich władz. Wszystko przez wzgląd na ojca. Im dłużej od zakończenia wojny, tym bardziej świat o niej zapominał. Jej osoba trafiła na łamy europejskich mediów ponownie w 1986 roku. Wszystko za sprawą szwedzkiej telewizji, która wyemitowała półgodzinny wywiad z Eddą Göring. Niestety szwedzcy dziennikarze zgodzili się na trudne warunki głównej bohaterki, bez których nie zgodziłaby się ona na realizację nagrania. W efekcie dziennikarz nie poruszał specjalnie trudnych tematów, a podczas rozmowy wyszły m.in. takie oto kwiatki. Ihr Vater gehörte einer Regime an, das die Juden verfolgte und den Tod von Millionen von ihnen verschuldet hat. Es ist aber auch bekannt, dass ihre Mutter jüdischen Schauspieler Kollegen geholfen hat, Deutschland zu verlassen. Hat sie das ohne die Hilfe ihres Mannes, des Reichsmarschalls, tun können? Nein. Sie konnte nur und ausschließlich über meinen Vater helfen. Denn sie hatte ja keine politische Funktion. Und auch Vaters Macht war gerade in diesem Punkt nicht unbegrenzt, da Hitler sich über derlei Aktivitäten empörte. So erhielt zum Beispiel meine Mutter einen Brief Hitlers mit der unmissverständlichen Anweisung, ihre Hilfe für Juden einzustellen. Sie hat den Brief verbrannt und sich nicht weiter darum gekümmert. Jeder Rassismus lag ihr fern. Sie half Menschen in Not und opferte dafür einen großen Teil ihrer Zeit. Podczas rozmowy ze Szwedami Edda wspominała głównie dzieciństwo oraz okres procesu norymberskiego. Skarżyła się, że nie udziela wywiadów telewizyjnych, gdyż media od lat szkalują jej rodzinę, ale dla Szwedów zrobiła wyjątek. W końcu dziennikarz odważył się jednak zadać pytania, na które Edda zgodziła się odpowiedzieć, chociaż mogło to być dla niej niekomfortowe. Wie beurteilen Sie persönlich Ihren Vater? War seine Schuld sehr groß oder wurde er zu Unrecht verurteilt? Herr von Tander, Sie können von mir keine distanzierte Beurteilung meines Vaters verlangen. Ich bin seine Tochter und ich liebe ihn. Natürlich habe ich mich mit diesem Thema beschäftigt. Wie ich bereits erwähnte, bin ich überzeugt, dass mein Vater damals, als er sich Hitler anschloss, glaubte, damit das Beste für Deutschland zu tun.
für jenes Deutschland, das er über alles liebte. Aus dieser Situation heraus leistete er Hitler den Treueeid. Und der Begriff der Treue hatte für meinen Vater eine sehr prägende Bedeutung, was man heute wahrscheinlich nicht mehr verstehen kann. Es war diese, ja, verhängnisvolle Treue, die ihn zu Hitler stehen ließ bis zum Schluss und darüber hinaus. Auch wenn er zunehmende Differenzen mit ihm hatte, so ist mein Vater, und das wird inzwischen weitgehend anerkannt, sehr gegen den Krieg gewesen. Er sagte in Nürnberg, er habe alles getan, um den Krieg zu verhindern. Als er dann da war, habe er alles getan, um ihn zu gewinnen. Nun, das war bei der alliierten Übermacht wohl nicht möglich. Welche beruflichen Sachzwänge nun im Einzelnen meinen Vater seine Entscheidungen treffen ließen, das weiß ich natürlich nicht. Wahrscheinlich wird es überhaupt erst einer sehr viel späteren Generation möglich sein, ohne Emotionen zu urteilen. Und vielleicht anders, als die Sieger über den Besiegten geurteilt haben. Denn das Prinzip des Vae Victis hat ja noch zu allen Zeiten eine Rolle gespielt. Was immer man meinem Vater auch vorhalten mag, er hat mit einem sehr hohen Preis dafür bezahlt, mit seinem Leben. Und ich glaube, man sollte es dabei bewenden lassen. Ich selbst fühle mich meinen beiden Eltern in großer Liebe verbunden. So. Przez lata Edda Göring oraz jej matka procesowały się o odzyskanie majątku. W większości przypadków było to bezskuteczne, ale na przykład w 1960 roku zwrócono rodzinie luksusowy jacht Hermana Göringa o nazwie Karin II. Statek szybko został jednak sprzedany. Wydaje się, że wraz z upływem czasu Edda Göring pozwalała sobie na coraz więcej. Na przełomie lat 80. i 90. zgodziła się na rozmowę z amerykańskim dziennikarzem śledczym, Geraldem Paznerem. Podczas wywiadu Edda opowiadała o ojcu jak o człowieku, któremu obcy był antysemityzm. Potrafię zrozumieć, że żydowscy pisarze piszą źle o moim ojcu. Spotkały ich okropne rzeczy, o których pewnie nie da się zapomnieć. Ale mój ojciec nigdy nie był fanatykiem. Można nawet dostrzec, że oczy miał zawsze spokojne, w przeciwieństwie do Hitlera, który był fanatykiem, zwłaszcza jeśli chodzi o Żydów. Problemem mojego ojca była lojalność wobec Hitlera. Przysiągł mu wierność i nigdy się jej nie wyrzekł, nawet wtedy, kiedy Hitler posunął się za daleko. Rzeczy, które spotkały Żydów, były straszne, ale nie miały wiele wspólnego z moim ojcem. Gerald Pazner pochodził z USA, co również nie umknęło uwadze córki Hermana Göringa. Tuż pod koniec wywiadu ośmieliła się skrytykować Amerykanów, winiąc ich za wszelkie zło tego świata. Spodziewam się, że prawie wszyscy mają o moim ojcu dobre zdanie. Może poza Ameryką. Po wojnie Amerykanie traktowali nas nędznie i przez długi czas dyktowali światu, jak ma funkcjonować, zasłaniając się prawami człowieka. Stany Zjednoczone wydają tyle pieniędzy na wojsko, a tak niewiele na rozwój społeczny. Teraz Ameryka jest przesycona narkotykami, które w następnej kolejności przyjdą do Europy. Kolejny problem, który zawdzięczamy Stanom. Wasz kraj w coraz większym stopniu jawi mi się jako państwo biedaków i bogaczy. W przeciwieństwie do Niemiec, gdzie istnieje aktywna klasa średnia. Tylko we Frankfurcie jest naprawdę źle. Przestępczość, narkotyki i tak dalej. Tam jest jak w Chicago. Naprawdę okropnie. Edda Göring, mówiąc o narkotykach, skrzętnie pomijała fakt, że jej ojciec sam był od nich uzależniony. To między innymi z tego powodu wyglądał jak wrak człowieka podczas procesu w Norymberdze. Córka szefa Luftwaffe nie doczekała się dzieci. W mediach pisano o jej krótkim romansie z dziennikarzem magazynu Stern, Gerdem Heidmannem. To on w 1973 roku kupił luksusowy jacht Karin II, należący niegdyś do Hermana Göringa. W latach 80. statek ten, podobnie jak wiele innych cennych obiektów rodziny, trafił na aukcję i nabył go jeden z egipskich agentów naftowych. Dalsze losy tego hitlerowskiego reliktu przeszłości nie są w pełni znane. Jeszcze w 2015 roku córka marszałka Rzeszy złożyła kolejny pozew w sprawie straconego majątku jej ojca. Został on jednak odrzucony. Edda Göring zmarła w grudniu 2018 roku. Pochowano ją na cmentarzu leśnym w Monachium. Władze tego obiektu do dziś odmawiają udzielenia informacji na temat miejsca jej pochówku. Wo stehen Sie heute politisch?
Ja, wissen Sie, ich bin in Politik ein gebranntes Kind. Es läge daher nahe, dass ich mit Politik nichts mehr zu tun haben wollte. Ich finde aber, dass die Politik zu tief in das Leben jedes Einzelnen eingreift und daher viel zu wichtig ist, als dass man sich nicht damit beschäftigen müsste. Wobei ich Extreme aller Art ablehne, ob sie nun von links oder von rechts daherkommen. Vor allem bin ich gegen jede Art von Diktatur. Na koniec jeszcze jedna ciekawostka, która może Was nieco zaskoczyć. W Stanach Zjednoczonych oraz Peru wciąż żyją jeszcze inni krewni Hermana Göringa. W okolicach 2012 roku grupa rosyjskich dziennikarzy zrealizowała dokument na temat Bettiny Göring. Otóż Hermann Göring miał liczne rodzeństwo. Wśród nich był Karl oraz Albert. Karl był dziadkiem dla Bettiny i to ona w filmie mówi Rosjanom, że tak wstydzi się nazwiska, że poddała się sterylizacji, aby ród Göringów nie przetrwał. Drugim bratem marszałka Rzeszy był Albert, antynazista i kompletne przeciwieństwo Hermana. To człowiek, który przeciwstawiał się hitlerowskiemu reżimowi. W filmie mowa jest o jego córce, Elisabeth Göring, która w momencie realizacji materiału mieszkała w Peru. Dziennikarze z Rosji do Eddy Göring nie dotarli. W filmie rodzina przedstawiła ją jako osobę aspołeczną, samotną i nadal kochającą rodziców mimo wszystko. Jeżeli mam być z Wami szczery, to ten rosyjski dokument jest dosyć prześmiewczy, nieco dziwny, a główne bohaterki robią wszystko, aby całość brzmiała nad wyraz sensacyjnie, z absurdalnymi zwrotami akcji w ich życiu. Ale to tylko moje osobiste odczucia, dlatego w opisie zostawiam Wam namiary na ten film, abyście opinie na jego temat wypracowali sobie sami. W tym materiale to wszystko. Dzięki za wsparcie przez Patronite oraz za subskrybowanie kanału. Trzymajcie się i do zobaczenia.